Cześć, rolnik nieprofesjonalny. Słuchajcie, dzisiaj vlog na temat opłacalności uprawy żyta hybrydowego w moim gospodarstwie. Tak jak obiecałem, chciałem wziąć pod lupę uprawę, która była nawadniana oraz te, które nawadniane nie były. Ale zasadniczo w tym roku żyta hybrydowego mieliśmy posianego prawie 30 hektarów na bardzo różnych polach z różnymi przedplonami. Dlatego do kalkulacji włączyłem trzy uprawy. Pierwsza nawadniana plantacja, druga nienawadniana, ale na tym samym polu, czyli to te same warunki praktycznie mieliśmy w danym miejscu, tylko właśnie warunkiem tutaj zmiennym było nawadnianie. I trzecia uprawa była to dzierżawa, którą wzięliśmy po raz pierwszy do uprawy. Pole praktycznie zarośnięte perzem. Część te piaski, też był tam właśnie vlog skoszenia tego pola, więc widzieliście, jak to wszystko wyglądało. Plon nie był jakiś super rewelacyjny, koszty były większe, więc chcę Wam pokazać, jaki wpływ tutaj na wysokość plonu oraz zysku miało nawadnianie oraz jakie koszty, jaki zysk osiągnęliśmy na tej nowej działce. Różnie to jeszcze właśnie tutaj na dochód, na zysk, na zyski, na dochód. Razem z dopłatami i bez dopłat. Więc zapraszam do oglądania. A więc zaczynamy. Słuchajcie, tak jak wspomniałem, trzy warianty. Tutaj mamy tabelkę właśnie z przychodami, kosztami oraz wynikiem. W pierwszej kolumnie mamy wyszczególnione parametry, wyszczególnione przychody, koszty, a w kolejnych trzech, tutaj oznaczone GHI, mamy trzy warianty. W pierwszym wariancie, czyli kolumna G, jest to działka podlewana, w kolumnie H znajduje się działka niepodlewana, oraz w kolumnie I znajduje się działka ta nowa dzierżawa, którą po prostu trzeba doprowadzić do porządku. W pierwszym przypadku tutaj plon 8,5 tony, w drugim 5,5, a w trzecim 4,3. Tak jak tutaj w filmach gdzieś tam podczas żniw mówiłem, te plony tutaj zostały po prostu do tej tabelki wpisane. Jak wiecie, żyta w ogóle zbóż nie sprzedajemy. Wszystko praktycznie zostawiamy u siebie na gospodarstwie do hodowli trzody, oprócz oczywiście kukurydzy czy rzepaku. Ale no tutaj musimy jakąś wartość przyjąć. Ceny żyta są w kraju dość niskie na ten moment. Zależnie tutaj od regionu, od 500 do 580 zł. Tutaj przyjąłem 560 zł za tonę. I tak też tutaj wartość płodów została oszacowana, czyli w pierwszym przypadku przy 8,5 tony zbioru mieliśmy 4760 zł sprzedaży, w drugim przypadku 3080 i w trzecim 2408 zł. I kolejnym przychodem na każdy hektar uprawy żyta tutaj są dopłaty, które stawki wziąłem właśnie z roku 2019. JPO, płatność dodatkowa za zielenienie ONW typ pierwszy nizinny. Tutaj jeśli chodzi o stawki, przyjąłem standardowo, bo jeśli chodzi o płatność dodatkową od 3 do 30 hektara, powinniśmy to podzielić przez liczbę hektarów, które akurat mam na wniosku, ale nie robiłem tego z tego powodu, że tutaj by wyszło nam troszeczkę niższa wartość, ale w ONW wyszłaby nam wartość większa, ponieważ też mamy typ nizinny drugi, dlatego po prostu zostawiłem to tak, jak jest w dopłatach bezpośrednich, żeby tutaj po prostu tego nie mieszać. I stawki JPO 471 zł, dodatkowa 184, zazielenienie 316 oraz ONW typ nizinny 179. Do tego dochodzi akcyza 100 zł i zwrot za materiał siewny 90, też tutaj. I ostatnia wartość w tabelce przychodów jest to zwrot do materiału siewnego. Wszędzie tutaj ilość materiału siewnego była ta sama. Materiał siewny kwalifikowany, ponieważ tutaj się hybrydy nie opłaca wysiewać z własnego, jest zresztą zabronione. 90 zł do hektara, więc razem przychody w przypadku pola podlewanego jest to 6102 zł. W przypadku pola niepodlewanego, ale jakby to powiedzieć w kulturze, 4422 zł oraz tej nowej działki 3750 zł. I są to przychody. Teraz przechodzimy do kosztów.
Koszty, już tutaj nawiązując do zwrotu do materiału siewnego, materiał siewny kosztował w każdym przypadku 330 zł, wysiewane było po 1,5 jednostki siewnej na hektar, cena jednej jednostki 220 zł. Nawożenie azotowe w przypadku pola nawadnianego było tutaj zwiększone, ponieważ no, ten azot był chociażby wykorzystany, miał warunki, była woda. Tutaj 60 kg czystego azotu z RSM-u oraz azot z mocznika. Wyszła nas tutaj kwota 282 zł. W przypadku wariantu drugiego i trzeciego była tylko i wyłącznie pierwsza dawka, drugiej nie stosowałem z powodu suszy. Było 60 kg azotu w formie RSM-u za 170 zł. Nawożenie NPK. W przypadku działki, której nie podlewaliśmy, NPK w ogóle nie było stosowane. W przypadku nowej działki tutaj zastosowaliśmy około 280 kg nawozu wieloskładnikowego Polifoski 8. Koszt 450 zł. Tutaj trzeba było te koszty ponieść właśnie, żeby tych składników na to pole dostarczyć. Następnie na wapno nawozowe węglanowe. W przypadku pierwszej działki, czyli podlewanej i niepodlewanej, policzyłem 1/4 dawki, czyli 65 zł plus koszt wywierzenia 10,75, a w przypadku nowej działki tutaj była cała dawka 4 tony wapna węglanowego za 280 zł. Nawożenie dolistne. Tutaj nawozy dolistne wyszły po 75 zł na hektar w przypadku pierwszej działki oraz 50 w przypadku drugiej, ponieważ tutaj nie było odżywek stosowanych w regulacji, w ochronie fungicydowej T2. Przechodzimy do środków ochrony roślin. Jeśli chodzi o herbicydy, na pierwszym polu nawadnianym i nienawadnianym herbicydy wyniosły 130 zł. Na polu nienawadnianym tutaj był składak, tańsza wersja za 100. Jeśli chodzi o fungicydy, w przypadku T1, tutaj Duet Star plus Medax Max wyszedł około 160 zł w przypadku tej pierwszej działki. Druga działka była potraktowana mniejszą dawką fungicydu bez regulacji, ponieważ nie wiedziałem, jak to, że to się zachowa. Koszt 100 zł na hektar. Fungicydy T2, tutaj wersja z kierem. Jeśli chodzi o działkę nawadnianą, tutaj była po litrze 140 zł. W przypadku części nienawadnianej bodajże 0,9, 120 zł, a na działce, gdzie żyto było po raz pierwszy, gdzie była to właśnie pierwsza uprawa, zrobiłem totalnie po kosztach, ponieważ dość dużo tej działki wyschło, był zastosowany tylko i wyłącznie tebukonazol i razem koszty czynników produkcji. W pierwszym przypadku, czyli działka nawadniana 1192 zł, w przypadku nienawadniana 1060 oraz w przypadku nowej działki, tutaj koszty największe, głównie z powodu zwiększenia ilości NPK czy nawożenia wapniowego, 1520 zł. Aj, za daleko. Jeśli chodzi o koszty upraw, koszty zabiegów, przedstawiają się następująco. Tutaj może troszeczkę krócej. W przypadku uprawy pożniwnej 70 zł, zwykła uprawa pożniwna talerzówką. W przypadku nowej działki 350. Tutaj dokonano jeszcze zabiegu herbicydowego na glifosat, dużą dawką glifosatu, bo niestety, ale ten pecz był bardzo rozrośnięty. Wysiew nawozów azotowych wyszedł w przypadku nawadniania większy 70 zł, ponieważ były tam dwa wyjazdy. W przypadku nienawadnianej działki oraz nowej działki 40 zł, był to jeden zabieg. Uprawa bezrokowa na głębokość 20 cm 120 zł. Uprawa plus siew 120 w przypadku działki nawadnianej i nienawadnianej i 140 z powodu dużej ilości pężu. Tam paliwa troszeczkę nam więcej case zjadł. 140 zł. Koszt nawadniania, koszt wody, koszt pracy, amortyzacja deszczowni i tak dalej. Tutaj było jedno nawadnianie po całości pola. Część pola była nawadniana dwa razy, ale uśredniłem to do kosztów 300 zł na hektar.
Jeśli chodzi o opryski, wszędzie wykonano 4 opryski, 120 zł. Z biur kombajnem policzyłem troszeczkę taniej niż usługę, ale doliczyłem tutaj amortyzację. 270 zł w przypadku nawadnianego, bo było tego więcej. W przypadku pozostałych pól 250. Transport ziarna. W pierwszym przypadku tu z tej działki nawadnianej 50 zł z powodu właśnie większej ilości plonu. Następnie z działki nienawadnianej 30. Ta działka tutaj, gdzie część była nawadniana, część nie, znajduje się koło domu, więc ten koszt nie był jakiś duży. A działka nowa, znowa dzierżawa, znajduje się dość daleko, 6 km. Co prawda tam były dwa wyjazdy, ale koszt troszeczkę większy na hektar, 50 zł. Tak zostało tutaj przyjęte. Podatek rolny plus ubezpieczenie od gradu. Troszeczkę tutaj podatek rolny się różnił, troszeczkę różniło się wysokość ubezpieczenia. Przyjąłem koszt jako 110 zł na hektar, więc razem koszty pozostałe. W przypadku działki nawadnianej 1230 zł, w przypadku działki nienawadnianej 860 zł, w przypadku działki nowej dzierżawy 1180 zł, gdzie tutaj głównie podbiło koszty uprawa pożniwna. A w przypadku działki nawadnianej samo nawadnianie. I teraz tak, jeśli chodzi o dochód rolniczy z dopłatami. Na działce podlewanej wyniósł on 3679 zł, na działce niepodlewanej 2502 zł, co daje nam różnicę między działką niepodlewaną a podlewaną, kwotę w wysokości 1177 zł. Więc to jest zysk, który uzyskaliśmy tak naprawdę z poddania tego pola ilością wody 50 litrów na metr kwadratowy. I nowa działka razem z dopłatami przyniosła tutaj dochód 1050 zł. A co gdybyśmy te dopłaty odjęli? W przypadku działki nawadnianej jest to dochód rolniczy w wysokości 2527 zł. W przypadku działki niepodlewanej 1350, różnica no, musi tutaj wyjść ta sama, czyli 1177 zł. Niestety przykro się robi, gdy odejmiemy dopłaty na tej nowej działce dzierżawionej. Wychodzimy tutaj na minusie, minus 102 zł, ale niestety doprowadzenie działki kosztuje. A no, wnioski tutaj musimy wysunąć sami. Wystarczyłoby tak naprawdę, gdyby to żyto kosztowało troszeczkę więcej i to dopłaty by mogły zniknąć, koszty byłyby mniejsze, no a tak mamy papierologię i tak dalej, i tak dalej. Więc tak naprawdę no tutaj widać, że to nawadnianie w tym okresie krytycznym się opłacało, ale nie opłaca się nawadniać, nie wiadomo jak dużo tych zbóż, tylko i wyłącznie właśnie w momencie, kiedy tej wody brakuje. I to na dzisiaj wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie, rolnik nieprofesjonalny.